Właśnie Krzyś poszedł, bo dotarł transport z IKEA z meblami dla Mikołaja. W ogóle śmieszna sprawa, ponieważ chciałam zamówić to wszystko przez aplikację, natomiast się nie udało i dopiero przez stronę internetową przeszedł mi transport do domu, a nie do jakiegoś tam punktu, który i tak był w cholerę daleko, więc gdybym miała jechać do punktu, to i tak wolałabym jechać bezpośrednio do IKEA, bo różnica w kilometrach od naszego domu nie była zbyt duża. Bardzo się cieszę, że udało się w końcu zamówić te meble dla Mikiego, ponieważ bardzo długo się do tego zbierałam. W końcu ostatecznie kupiłam dużo takich dodatków, jakieś półeczki, no już pełen komplet mam nadzieję, też na książeczki i tak dalej, więc mam nadzieję, że będzie miał takie swoje biureczko. Jak zobaczycie, to Miki uwielbia się bawić tutaj na tym stoliku, ze względu na to, że jest na jego wysokości i jest mu łatwo, przyjemnie, może sobie przy tym stać i się bawić. Natomiast teraz będzie miał takie swoje półeczki, które też będą na podobnej wysokości i też będzie mógł w swoim pokoju się w końcu bawić tak jak będzie chciał, tam będą też szufladki i inne takie pierdółeczki, także mam nadzieję, że będzie zaakceptowany i mu się spodoba. No, już zaczęliśmy jakby remont pokoju Mikołaja, ponieważ było kładzenie tapety, taki finalny film damy Wam osobno, natomiast zbieraliśmy się do tej tapety bardzo długo, położyliśmy ją i wygląda po prostu przepięknie, magicznie, pokój zrobił się większy, o dziwo, bo tapeta jest taka trochę ciemniejsza niż biała ściana, no o wiele ciemniejsza niż biała ściana, natomiast wygląda po prostu bajecznie i tworzy taki niesamowity klimat. My postawiliśmy na po prostu las, żeby ta tapeta też szybko się nie znudziła i żeby Mikołaj z niej zbyt szybko nie wyrosnął. Czas leci tak strasznie, zastraszająco szybko. Myśmy się kapnęli, że ta tapeta leżała u nas praktycznie rok, bo kupowaliśmy ją na wakacje w tamtym roku, gdzieś w maju. No to nie na wakacje, w maju w tamtym roku leżała i dopiero teraz rok później w maju ją położyliśmy, ale się udało, także to najważniejsze. Arturek, ale się dziwa. Co robię? Mam nadzieję, że są wszystkie. Otwieramy. A Krzyś zrobił, w ogóle Krzyś zrobił piękny chleb. A jeszcze jest cieplutki. Ciepły, no jeszcze za ciepły, a tak chcę kanapki takie wiosenne, bo wydaliśmy kolejny przepiśnik, tym razem ze śniadaniami i z pieczywem, czyli z bajglami, które Wam bardzo często pokazywaliśmy tutaj i bardzo chcieliście je u siebie zrobić, są tam bułki, pity, własne domowe tortille, bułki pełnoziarniste, bajgle, chleb. No masa przepisów. Już bardzo wiele z Was kupiło od nas ten przepiśnik. Link do strony daję Wam poniżej. Bardzo dziękujemy za wszystkie zamówienia. I życzymy smacznego. Dokładnie. Mam aparat. O nie. Masełko. Nie wyjęłam masło z zamrażarki. Bo nie ma. Jest. No ma. Jest. Jest. Teraz go tam włożyłem. Bo nie włożony teraz. Muszę jeszcze kanapę z naszym chlebkiem. Dobra, otwieramy, nie będziemy na to czekać, bo ja jestem sama ciekawa. Mam nadzieję, że to będą proste mebelki do poskładania. To jest ta seria dla dzieciaków, która jest najbardziej popularna w IKEA, czyli Trofast, tak to się nazywa. Ładne deski. No super są. Nie będziemy tego chyba raczej malować. Po co? On i tak to pomaluje. Mikołaj śpi i Marta stara się to robić bardzo cicho. Półeczki to są, półeczki, takie półeczki mu zamówiłam na książeczki, żeby mu też zamontować. Dwie zamówiłam, żeby były sobie, wiesz, żeby można było poskładać, w tym nasze. Fajnie, i zamówiłam tak, szare na dół i zielone na górę, bo ma zieloną tapetę. Najpopularniejsze są białe pojemniki, te właśnie z tego Trofast. Na co to? Tu się daje rączkę i wkłada się wszystkie te rzeczy do czyszczenia. Biorę tylko na górę, prąta, wszystko, wszystko, potem sobie wkładam i odkładam do półeczki. Możesz też chodzić po warzywa stąd. Ty, to jest fajne na warzywa. Może by to ładnie wyglądało, no nie? No, jestem tak sałata wyłożyła, coś tam? To masz dobry pomysł, tylko całkiem fajny. To nie wiem, czy da się to myć, no nie? Bo to może nie zardzewia. Po środku jest taka półeczka. Aha, jest dzielona, tak? Taka dzielona i uchwyt, no nie? Tutaj od góry. Żeby podzielić sobie właśnie te wszystkie warzywa. Rzeczy, warzywa albo w moim przypadku rzeczy do czyszczenia, żeby nie szła tak na ten, gdzie potem już nie mogę chwycić odkurzacza i muszę chodzić na dwa razy, to stwierdziłam, że sobie wszystkie rzeczy będę miała w pojemniczku, odkurzacz w drugiej ręce, a potem ładnie wszystko już posprzątane, poznoszę na dół. No taki mam pomysł. Ale czas jest mój warty dużo. No ja wiem, bardzo warty. No, więc... Zwłaszcza, że nie możesz przerywać pracy. Przestań. On mnie nazywa Chińczykiem. Dzięki.
Nie mów tak. Chińczyk. Zaparuje wyzysk, jak u nas w domu. To co? To jest ta pufa. I do czego ona jest? Takim stoliczkiem też, wiesz? W środku. Aha. Wiesz, że wszystko można pochować, tylko jest taka dość ostra, więc nie wiem, czy to do Mikołaja się nie sprawdzi. No to jest dół przecież. Góra. Spód, kochanie. Tam da... No jak to będę otwierała? Odwrotnie to się na pewno daje. Do góry nogami. Jak to jest do góry? Aha, w sensie, że to tak, są nóżki. To są nóżki. Okej, okay, no masz rację, ja jednak jestem głupia. Ja jestem stworzona tylko do wyzyskiwającej mnie roboty. Prawda, masz rację. No, i teraz tutaj to. Tak. A to ma chyba, to na tym się da siąść? Tak. Na pewno? Tak pewnie siadłaś! Rany. Była dziewczyna, która na tym siedziała. A po co są te rączki? Nie są rączki, to jest chyba, żeby się po prostu nie zsuwało. No chyba tak. Fajna, bardzo ładna jest. A, no i to chcesz mu dać do pokoju, tak? Żeby tam miał zabawki. Takie, bo ma te kosze otwarte, ja chciałabym, żeby wszystko miał w jednym kolorze. Nie chciałam tych kolorowych wagonów, chciałam, żeby to tak fajnie sobie wyglądało i też jak jemu się wymyślą kolorowe wagony, to ja będę mogła to wykorzystać. Tak samo jak te drewniane szafki. Potem jak on będzie chciał coś innego, to ja sobie też te drewniane szafki gdzieś wykorzystam, no nie? On będzie chciał mieć meble dorosłe. No, także jest twoje zamówienie. Może zobaczymy, jak Mikołaj się obudzi później, to może z nim poskręcam. No właśnie widziałem, do czego ten kosz jest? Na warzywa i owoce, żeby muchy nie leciały do nich. Ale to przecież jest strasznie duże dziury ma. Bo my mamy same duże muchy tutaj, jak kochani. Takie wielkie? Takie muchy u nas latają, takie, mutanty. Muchy mutanty. Kochani, tutaj przejdzie każda mucha. To chyba nie. To chyba nie na to miało być. To sobie coś do tego innego powkładam. Warzywa, no pewnie teraz mojego męża. Każdy zakup możecie przekonać, gdy powiecie, że jest na warzywa. Widzieliście? 80 zł za to było, jak żeby nosić detergenty na górę? Na warzywa. O, dobra, nie ma problemu. Posadziliśmy wszystko. Wszystko fajnie wykiełkowało, rośnie. Pierwsza wersja nam zmarzła, bo jeszcze przyszedł mróz i nam wszystko padło, ale później posadziliśmy ponownie i teraz się już trzyma, także nie ma sensu sadzić za wcześnie. To jest moja konkluzja z tego wszystkiego. No wiem, no jeśli to przykryjecie, jak już w przyszłym roku będę miał to przykryte i tak dalej, no to wtedy możemy znowu zaryzykować, ale na odkrytych grządkach nie ryzykujcie, bo sałatę mamy taką sztos. Super, już jest duża. Więc mi się wydaje, że spokojnie zasadzimy jeszcze raz sałatę, ponownie. Tak samo może jak tak, rzodkiewki. No. Że zasadzimy ją drugi raz, gdy ta wzejdzie, sobie ją zjemy, to będziemy sadzić kolejną i będzie rosła. Tak, bo sałaty naprawdę fajnie. Tak tydzień nie rośnie, nie? Że zjemy sobie tak. Dwie sałaty, zasadzimy dwa nasionka, w tydzień kolejne sałaty. Tak jak tym, Farmville, czy jak się nazywało kiedyś. No, Farmville była taka gra na Facebooku. Tylko my tak nie kopaczkujemy jak oni. Ale fajnie. Ja się bardzo cieszę z tego naszego warzywnika. Jest super piękny i wiem, że w przyszłym roku będzie o wiele mniej z nim pracy niż w tym roku. Ale to wam pokażemy. Trzyma przy życiu. To wam pokażemy później, jak to wygląda, zamiast gadać tak, wiesz. No, idę pracować. Wyobraźcie sobie. No. Też idę. Nie chcesz kanapki? Takiej wielkości chleb wychodzi z naszego przepisu. Tak. Patrz, pokaż ale nie na tak, ręce, nasz nie? Tort bardziej. Taki właśnie wychodzi. Jak chcecie sobie wyobrazić wielkość, to właśnie taka. Jest przepyszny, super wyrósł. Widziałam na Instagramie takie coś, że bierze się ten sitko, to metalowe i jak masz takie zamrożone masło, to niby przez to sitko metalowe jesteś w stanie je potrzeć i tu będziesz miał takie masło. Wiesz, że tak. No. No i gówno, prawda? To tak nie ma sensu. No, proszę cię. Co to? Tak, to będzie mój pomysł na zmrożone masło. To jest świetny pomysł. Z czapy to zrobiłam. Masełka? To robimy kanapeczki i wracamy później. Żeby nie zostawić tego tematu niedokończonego, to się chcieliśmy pochwalić i zrobić wam smaka. Na naszym chlebku. Najlepsze. Kupiłam taką pakę wielką kiełków groszku. Najlepsze, bo myśmy zasadzili sobie groszek i okazuje się, że teraz jest on do ścięcia, aby z niego były kiełki. Ale szkoda dość. Zabieramy się za skręcanie twoich mebli. Jesteś gotowy? Gotowy na skręcanie mebli, kochanie? Zobacz. To są twoje nowe mebelki. Widzisz? Taki będziesz miał mebelek. I idziemy po kolei. Wszystko raczej mamy. I składamy. Okej. Okay. I podawaj mi to. Takie.
takie coś mi tutaj stąd wyciągaj, dobra? To są kołki, Mikołaj. I te kołki będziemy tutaj wkładać, wiesz? I wbijać młoteczkiem. Bam, 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 bam. No, to potrzebuję, takie. Te, to mi podaj. Następny poproszę. No, śrubki na razie nie potrzebuję, tutaj ją dam. Kołeczek, to drewniane tak. Śrubki, nie. Ty chyba losujesz, co wyciągasz, co, Mikołaj? Super, następny. Bam, bam, następny. Super. O. Wow! Wow! Coś nam się tutaj buduje. Nie pogub mi śrubek, Mikołaj. Co zabrałeś? Śrubeczki? No, żebyś ich nie zgubił tylko, wiesz? Bo tata będzie je potrzebować. Czekaj, tata musi stuknąć. Bam, bam, bam. Ta. Możesz tam dostukać, żeby sprawdzić, czy jest dobrze. Dobrze jest. Teraz tutaj możesz włożyć śrubeczkę. Teraz chyba. Włożyłeś śrubkę? Super, tutaj też potrzebuję śrubkę. I tu potrzebuję śrubkę. I tatuś to zaraz będzie przykręcał. Sioch, 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 sioch. Sioch, 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 sioch. Mimi. O, Mimi będzie wkręcał następną. Tą wkręcę. Tylko zacznę, żeby ci było łatwo. No, no kręć. Tak. Super, ale musisz tak naokoło, tak. No, tak, dalej, no. Nie. Yeah. Tam. 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 Tak, zaraz będziemy przykręcać następne. O, dobrze. Teraz musimy to obrócić. Jakbyś mógł, kochanie, na chwilę zejść. Zejdziesz na chwilę. No. Z Mikołajem poskładaliśmy już wszystkie tutaj. Już biorę. Wszystkie mebelki. Mikołaj się już z nimi zaprzyjaźnił, jak widzicie, już pełno samochodzików poukładanych. Mikołaj dzisiaj ma dzień, w którym bardzo dużo mówi, prawda? Nie, teraz ty mówisz. Ale jak tylko kamera na nim jest, to mówi bardzo dużo. Taki uśmiech. Ty, Koleśko. Dobra. Mikołaj się pakuje, będziemy przenosić rzeczy do jego pokoju. Tutaj te wszystkie pudełeczka, w których będzie mógł sobie trzymać wszystkie zabawki. I teraz może wstanie będę powiedzieć, że udało nam się to złożyć wszystko. Wygląda to spoko. Ma to takie szuflady, dzięki którym te pudełka się po prostu wysuwają, w których będzie mógł sobie trzymać swoje wszystkie skarby. Tutaj też jest opcja z półką. Ta półka też się wysuwa. No to jest taki delikatny minus, że ona cały czas jeździ, że nie jest jakby stabilna i stała. Ale zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Nie wiem na jak długo, ale Mikołaj zaczął po sobie sprzątać w ogóle. Tak, odkąd ma te pudełka, do których sobie to wkłada. Może prawdopodobnie chodzi o to, że one niesamowicie hałasują, gdy się do nich wrzuca i to jest... Zademonstrujmy. Tak, masz auto. Gdzie je dajemy, żeby posprzątać? Tu. To są wszystkie auta, które bierzemy na górę? Czy jeszcze jakieś? Jeszcze tam masz. A, no widzisz. Tak po jednym będziemy biegać? Auto! Może weź dwie do rączek. Auto! Tak. O nie! No nie ma, bo to jest auto, które jest w łazience. Ona cika wtedy wodą. No, przynieś resztę. Ale weź więcej autek na raz. Te zasłużyły na przytulenie. Dobrze. Pomożesz nam? Musimy wyciągnąć szuflady. Wyciągamy, nie? Bo wylecą tak. Nam. Chodź, wyciągniemy szuflady. Pokażesz mi, jak się je wyciąga. Jak się je wyjmuje? A tak? Tak, aha. To wyciągaj wszystkie i je wyjmie. Patrz, mama też już potrafi. Mimi to wyciągnął. Jeszcze zielone. Super, daj. Tak, i niesie. Mimi też niesie. Ale ty jesteś silny! Daddy! Mam ci pomóc, czy dasz radę? Super! Daddy! Daddy ci już pomoże. Tak, proszę, możesz włożyć. Bo
Uważaj na klocki pod nogami. Klocki pod nogami. Trzymam. Proszę. Uważaj na klocki. Ekstra. Ma wkłada. Ale uważam, że lepsza byłaby druga taka. Chyba by się zmieścił. Też myślę, że tak. Nie? Miałby więcej blatu. Więcej tych do przechowywania. Włożyliśmy półeczkę, Mikołaj się tu już rozgościł. Drugą półkę daliśmy z tej strony, bo tu nam lepiej pasuje. Doszliśmy do wniosku, że dokupimy drugą. Jeszcze jedną taką blatową. Ta generalnie stojąca nam nie była potrzebna. Byłoby fajnie, gdyby ona miała tą samą głębokość, a ona jest węższa i nie wygląda to dobrze, nie podoba nam się. Więc stwierdziliśmy, że lepiej będziemy zrobić tutaj takie dwie półeczki, takie dwa biureczka jakby i będzie o wiele lepiej według mnie. Baja! Co mam zrobić? Baja! Baja, będziemy czytać baję teraz. Czas na baję? Chodź, wygodnie się połóż, chodź tu się oprzyj. Mój drogi poszukiwaczu przygód, przedstawiam Ci Mimi. Mimi to mała, ciekawska dziewczynka o dobrym sercu. Mimi to wielka odkrywczyni. Miki zasnął i korzystając z tej chwili ciszy, chcę Wam coś powiedzieć, oznajmić, że na naszym sklepie pojawiło się nasze kolejne dziecko. Z okazji Dnia Dziecka na sklepie znajdziecie serię bajek dla dzieci dotyczących przygód Mimi i Smoka. Małej dziewczynki, która jest żądna przygód, która ma wiele niesamowitych wydarzeń w swoim życiu, które dzieli ze swoim przyjacielem Smokiem. Te bajki są w postaci e-booków, które możecie ze swoim dzieckiem obejrzeć, przeczytać na swoim telefonie. I teraz tutaj chcę Wam powiedzieć, że bardzo dużo czasu przeznaczamy na telefon. Każdy z nas. Scrollujemy, oglądamy, sprawdzamy wiadomości, pogodę, piszemy do koleżanki, bo ktoś piknął na Messengerze czy tam wysłał SMS-a. Cały czas ten telefon w naszym życiu jest. I to normalne. Taki mamy czas. Ten telefon stał się takim nierozłącznym elementem naszej codzienności i dziecko to widzi. Pomimo tego, że ktoś mówi, że o, ja nie korzystam z telefonu przy dziecku. No ale sprawdzasz chociażby to, co napisała Twoja mama, bo wpadnie po południu. Dziecko dostaje sygnał, że jest to coś interesującego, coś, co skupia Twoją uwagę i też chce zobaczyć, co jest w środku. Więc skoro i tak gdzieś tam chce zobaczyć ten telefon i tak dalej, możecie razem na tym telefonie czytać bajki. I wtedy pokażesz swojemu dziecku, że tą ciekawą treść to są książki, które możecie czytać razem i tak spędzać czas. Więc jakby dziecko dostaje to, czym Ty się tak bardzo interesujesz, a Ty przekazujesz mu fajną treść właśnie za pomocą tego telefonu. Mam nadzieję, że bajki Wam się spodobają, bo wiele, wiele osób już czytało te bajki i wszyscy są nimi zachwyceni. Są mega ciekawe. Na stronie znajdziecie całe opisy tych bajek, kilka przykładowych stron, jest tam dużo obrazków, obrazki są kolorowe, treści są łatwe w przekazie i przede wszystkim każda bajka pomoże Wam nauczyć Wasze dziecko jakichś ważnych uczuć, zrozumieć te uczucia, jak trzeba się zachowywać, wiecie, dlaczego warto być dobrym, co nam przynoszą nowe przyjaźnie i wiele, wiele, wiele innych, gdzie dzięki Mimi i Smokowi będziecie mogli swojemu dziecku to w łatwiejszy sposób wytłumaczyć. Także wpadajcie na sklep, zapraszamy Was bardzo serdecznie, bajki możecie kupować osobno, bądź w zestawach, kompletach i co, bawcie się ze swoimi dziećmi i spędźcie ten czas, który i tak miał być spędzony na telefonie razem, w całkowicie inny sposób, bardziej przyjazny i edukacyjny mimo wszystko. Miłej zabawy Wam życzymy. Jeszcze sobie poskładamy piłki, bo tego nie zrobiliśmy wcześniej. Kupiłam takie też w IKEA, bo może będą pytania, bo na Instagramie Wam pokazywałam i część nie wiedziała, skąd są meble. Meble są z IKEA, chyba mówiłam wcześniej na vlogu, ale od razu Wam mówię i dlatego dokupiłam takie półki na książki, czy tam na zabawki, do zawieszenia czegoś, żeby sobie tam powkładać różne rzeczy, bo u nas książek jest dużo w każdej formie. Dobra, może instrukcja. No bo chociaż nie jest potrzebne. To jest tak... No i gdzie te kołki? Jednak potrzeba mi instrukcji. Boże, taka wielka instrukcja, większa niż ta półka. Śrubeczki i mamy pierwszą. Jestem ciekawa, bo te półki mogłyby się nam też fajnie posprawdzać, kochanie, tutaj, w kuchni. Mhm. Kumasz? Kumam. One takie, wydaje mi się, że... Bardziej solidne.
Tak, solidne, to po pierwsze i ta szerokość ich jest odpowiednia. No, nie są za długie. Zaraz je przyłożymy, bo i tak do Mikołaja teraz pójdziemy. Ale mam klejące ręce. Idziemy sprawdzić. I spoko. A co by na to mogło wejść? Ja to podtrzymam, a co jest spróbuję dać na przykład olej? Czy się da? Czy się zmieści? Zmieści się. A tam widziałam w IKEA takie haczyki do zawieszania, że można tutaj zawiesić, no to mamy i taki ten woreczek. Tak, i woreczek na przykład w środku zioła, w doniczce. Kumasz, o słońce. Raz, dwa, trzy. To już za dużo, tam już nie sięgniesz. No wiem, no to tam bym dała coś, co by po prostu będzie wyglądać. O to mi chodzi, bo ja bym chciała, żeby to było takie ładne. I na przykład z góry wisiał tam ten bluszcz, wiesz, sobie dać. Że jakby to ładnie tutaj rozłożyło, to... Kiedy idziemy do IKEA, bo trzeba kupić młodą, drogą. Ten pytanie, czy mam zamawiać to wszystko? Zamów. 7 tych za wysyłkę płaciłam. No, paliwo też będzie kosztować. No ja wiem, ale wspólnie spędzony czas, chwilę w IKEA. To jest niezapomniane, kochanie. To tworzy naszą historię. No.